o pieniądze. Proszę, żeby ludzie, którzy... mówię, czasami proszę, żeby ktoś powiedział o pieniądzach. Są to ludzie, wiecie, którzy sieją w Królestwo Boże. Sieją. Nie mówią, że sieją. Nie mają prawidłowej doktryny. Tylko położyli swoje życie finansowe na rzecz Królestwa Bożego. Chciałem, żeby mała, zanim zabrałem pieniądze, powiedziała kilka rzeczy na ten temat. Kochani przyjaciele Chrystusa, przyjaciele moi, tak wam powiem, wrócę troszkę do historii. Kiedy ja zaczynałam swoją pracę, było to zaraz wyjątkowo 50 lat temu, także mam spory dorobek, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Zaczynałam jako młoda kobieta, niespełna 18-letnia. Po nieudanym starcie na studia poszłam do pracy, bo moim rodzicom było ciężko i nie mogłam usiąść w domu, siedzieć i nic nie robić, więc trafiłam do pracy, do księgowości w naszym małym miasteczku. No i tak jak tam zaczęłam pracować i zaczęłam wzrastać, tak jestem księgową przez 50 lat. Muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwa i zadowolona z pracy, którą robię, ale zaczynałam ją od podstaw. Uczyłam się, słuchałam nauczycieli swoich, to znaczy swoich przełożonych, koleżanek, z którymi współpracowałam i uczyłam się od podstaw wszystkiego. W firmie, w której pracowałam, właściwie to dwie firmy są, w jednej pracowałam 33 lata, w drugiej pracuję 17, także niewiele mam miejsc pracy, także byłam stała w uczuciach. I wzrastałam w tej pierwszej firmie od rachmistrza do głównego księgowego, gdzie miałam pod sobą kilkanaście osób. Także uczyłam się być z ludźmi, uczyłam się pracy i nie postawili mnie tam dlatego, że gdzieś skądś przyszłam. Ja znałam wszystko od podstaw. Dlatego o tym wspominam, bo jest to bardzo ważne. Słuchać, uczyć się i budować od podstaw. Nie było osoby, która mogłaby mi zarzucić z pracowników, prawda? Coś, czego ja nie wiedziałam. Bo to do mnie przychodzili, ja mówiłam i oni na tej podstawie uczyli się i wykonywali swoją pracę. Pieniądze, które zarabiałam od początku, wiedziałam, że umiałam je podzielić. To znaczy, no tak to nauczona chyba zostałam, bo widziałam, że rodzicom jest ciężko, więc ja tylko zaczęłam pracować, od pierwszych dni dawałam połowę pieniędzy, które zarabiałam, a były to niewielkie pieniądze, a drugą połowę zostawiałam sobie na swoje potrzeby, no bo jako młody człowiek pewne rzeczy tam potrzebowałam sobie czy kupić, czy załatwić. W każdym razie dawałam, bo uważałam, że tak należy. I w tym też wzrastałam. Chcę wam powiedzieć, że praca w księgowości nauczyła mnie takiej, że wszystko musi się równoważyć. Nie ma w księgowości, że coś się może nie zgadzać. Tam nie mogą przychody być niższe od kosztów, bo wtedy wiadomo, że jest dziura, którą czymś trzeba zapewnić, prawda? Dlatego ważne jest umieć dysponować tym, co się zarabia i żyć na tym pułapie, jakie są pieniądze. Ja muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata nie umiałam zabiegać o pieniądze dla siebie. Umiałam iść z szefami rozmawiać na temat wynagrodzenia dla pracowników, ale ja byłam po prostu oceniana i doceniana za pracę, którą wykonywałam i byłam po prostu finansowana według możliwości, jakie były w firmie. Praca moja nauczyła mnie poukładania wszystkiego tak, jak należy, bez chaosu, bez jakiegoś takiego wyrywania czegoś z dziury. Po prostu wszystko tak musi funkcjonować, że jedno drugie zahacza. 12 lat temu, kiedy narodziłam się na nowo z Bożego Ducha, poznałam Jezusa, zobaczyłam, jak wiele rzeczy, które wcześniej przez tych moich rodziców, którzy nie byli nowonarodzonymi ludźmi, którzy byli biedni i mieli swoje tylko jakieś tam zasady, ile rzeczy zostało mi włożonych do mojego życia i dane mi to, co ma podkład w Bożym Słowie. To oni najpierw mówili mi, ucz się dziecko, bo to jest twoja przyszłość. Kiedy zaczęłam pracować, mówili, pracuj uczciwie, bo nawet jeżeli kiedyś będziesz potrzebowała, żeby ci ktoś pomógł, czy w pracy zastąpił ciebie, to musisz znać tą pracę, żeby
żeby móc ją skorygować i ocenić, żeby ona była wykonana dobrze. Tak w tym wzrastałam i tak to we mnie rosło. Zobaczyłam, że to są rzeczy wzięte z Biblii. Uporządkowanie. Uporządkowanie. Ja mam szacunek do pracy i uważam, dziś wiem na pewno, że praca to błogosławieństwo od Pana. Ja w swojej Biblii przeczytałam, że niedbale wykonywana praca przez człowieka, to wtedy to świadczy o tym, że jesteś bratem takiego oszusta, takiego szkodnika, który oszukuje siebie i innym, bo szkodzisz. Wykonując pracę niechlujnie, szkodzisz sobie i szkodzisz innym, prawda? Kładziesz jak do dziurawego worka. Dlatego tak ważny jest szacunek dla pracy. Kiedyś wiedziałam, że pracuję, bo jest mi to potrzebne. Praca ubogaca, praca daje zapewnienie, pewność siebie, pewny szacunek ludzi, z którymi jesteś. Możesz tam po prostu wzrastać, uczyć się współpracować z ludźmi, przekazywać to, co masz w sobie i to, co wiesz. Dziś wiem to, bo Duch Święty kieruje mną i umacnia mnie w tym, o czym byłam przekonana. Dziś to, czego uczyłam się wcześniej, wiem, że to ma podstawy biblijne. Wiem, że praca to jest błogosławieństwo od Pana. I każdy, kto to słucha i rozumie Boże Słowo, to nie będzie się tłumaczył niczym innym, bo nie można pracować, bo za mało, bo za dużo, bo za ciepło, bo za zimno. Słuchajcie, ja dziś mam 67 lat skończone. I naprawdę dla mnie nie ma problemu, że ja mam rano problem, za zimno, wieje, mróz, słońce, nie chce mi się wstać, bolą mnie kości czy cokolwiek innego. Po prostu ja wstaję i jadę do pracy. Wielbię Pana z rana, prawda? Idę do toalety, robię, szykuję się, wychodzę i jestem na czas. Jak zegarek, jak w zegarku. Idę i każdego dnia dziękuję Bogu za pracę, bo wiem, że mam ją od Niego. To Jego wyznaję codziennie, że Boże, ja Ci dziękuję, że ja pracuję dla Ciebie, że Ty jesteś moim jedynym pracodawcą. To Bóg mi płaci, ja dziś to wiem, to On mi płaci. I uwierzcie mi, na początku mojego nowego narodzenia pamiętam jeszcze, jak dyskutowałam z pastorem w pierwszym tam naszym kościele na temat dziesięciny. Ja naprawdę nigdy nie miałam problemu z dawaniem pieniędzy. Ale ta dziesięcina to mnie tak jakoś, mówię, pastorze, mówię, a jak ja będę miała do wyboru, że na przykład nie będę miała zapłacić za światło, czy tam za coś, żeby coś kupić i czy o tam mam oddać dziesięcinę, czy mam iść to załatwić. Ja już nie pamiętam, co mi ten pastor odpowiedział, nieważne, ale ja dalej się z tym nie godziłam. Czyli ja wiem, że ja się nie zgadzałam z Bożym Słowem, dziś to wiem, bo Bóg powiedział, że ta jedna dziesiąta to nie należy do mnie. I wiecie, kiedy o tym zostałam przekonana? Kiedy wrócił mój syn do domu i to mnie nurtowało bardzo na dziesięcinę. Mówię, wytłumacz mi Artur i powiedz, bo wiesz, coś tak, ja nie bardzo rozumiem z to dziesięcino. Jak to naprawdę jest? Czy ja powinnam oddawać, czy mogę nie oddawać? Czy jak to wygląda? No i tak sobie pomyślałam, mówię, no wiesz, to właściwie to... Jak uważasz, no jak masz w swoim sercu? Boże Słowo mówi tak, że ta jedna dziesiąta nie należy do Ciebie. Więc tak jakbyś wydawała nie swoje pieniądze, a teraz to Ty musisz podjąć decyzję. Jak uważasz, czy Bóg ma rację, czy Ty masz rację, wątpliwości jakieś co do tego? Słuchajcie, to we mnie przełamało jakieś takie moje lęki i obawy, bo ja rzeczywiście miałam obawy, że na coś mi nie starczy, że coś muszę to załatwić. Jeżeli gdybym nawet nie miała, ale to usunęło z mojej myśli, z mojej głowy jakiekolwiek obawy. Od tamtej chwili ja już wiedziałam, że to nie należy do mnie. A że w ogóle miałam taką już wcześniej zasadę, że wtedy, kiedy otrzymuję pieniądze, to zawsze dzieliłam na kubki od razu. Najpierw oddzielałam to, co nie moje, spłacałam różne długi, a był taki okres czasu, kiedy spłacałam ich bardzo dużo. Oddzielam i to, co zostawało mi, tym się rządziłam. Od momentu, kiedy zrozumiałam, o co chodzi przy płaceniu dziesięciny, że to nie Bogu potrzebne jest ta dziesięcina, bo to właściwie do niczego. To chodzi o moje podejście i moje serce, jakie mam do dawania. I od tamtej pory zniknął problem. Pierwsza rzecz, którą robię w tej chwili, jak dostaję pieniądze, to odkładam dziesięcinę, a resztę zawierzam Panu i dziękuję Bogu za to, że daje mi mądrość do dysponowania tymi pieniędzmi. Chcę Wam powiedzieć jedno, że dla mnie nie ma tłumaczenia, bo ktoś mówi, mało mam, to
to nie daje dziesięciny. A ja ci powiem, przyjacielu, jedno. Jeżeli nie dasz, jak masz mało, to jeżeli będziesz miał dużo, to będzie ci o wiele trudniej dać. I wtedy będzie problem. Dlatego łatwiej jest go przeskoczyć i przekonać samego siebie, kiedy masz niewielkie pieniądze i przez wiarę, bo to wszystko, tak jak wszystko przyjmujemy przez wiarę, tak i dysponowanie naszymi pieniędzmi przyjmujemy przez wiarę. Ja zaufałam Bogu, zaufałam i to, co nie należy do mnie, natychmiast oddaję. Natychmiast oddaję. Zresztą wiem już dziś po nauczaniu, które tkwi we mnie, bo ja poważnie traktuję Słowo Boże i konfrontuję się ze słuchanym nauczaniem i Bożym Słowem, które słyszę, konfrontuję je ze sobą. Dziś jestem pewna, jak sięgnę wstecz, nigdy na nic mi nie zabrakło. Nigdy. Nigdy mi na nic nie zabrakło. Wręcz mam zawsze z nadwyżką. Ja nie wiem, no niewiele się zmieniło moje życie, ale kupuję sobie różne rzeczy, prawda, ale wszystkie swoje pieniądze poddaję Bogu, bo mówię, Boże, przecież od Ciebie to mam, do Ciebie to należy, a Ty mnie ucz i wskazuj mi, jak mam tym dysponować, żeby Boże Królestwo otrzymywało to wsparcie, prawda, bo przecież słuchajcie, że to są takie proste sprawy, no nie możemy chodzić gdzieś w jakichś tam, wiesz, utopijnych naszych myśleniach, trzeba zapłacić za salę, trzeba zapłacić za prąd, za kupić sprzęt, trzeba finansować wszystko, to wszystko są potrzebne pieniądze, ja dziś rozumiem, jaką wartość ma pieniądz zarówno w świecie, jak i w Bożym Królestwie. To są bardzo istotne rzeczy. Nie oszukujmy się, nie udawajmy, że coś tam, ale bądźmy przekonani w swoim sercu. Ja jestem przekonana w moim sercu. Ja naprawdę nie muszę pracować dzisiaj. Ja już od kilkunastu lat mam emeryturę, słuchajcie. I ja właściwie pracuję tylko po to, jak mnie ktoś pyta, no jeździsz i kiedy ty skończysz? A ja mówię tak, skończę wtedy, jak przyjdzie taki moment, ja w każdej chwili mogę skończyć, ale wiesz co mówię, ja mam takie fajne w tej chwili, pełen luz, prawda, jeżdżę do pracy, głowa moja jest prawda, bo Bóg daje mi dobry umysł i panuje nad moim umysłem, bo jemu poddałem swój umysł, więc on mną dyryguje i prowadzi, Duch Święty, który żyje we mnie, daje mi mądrość, ja chodzę na większych obrotach jeszcze niż kilkadziesiąt lat temu, powiem, jak pracowałam wcześniej w firmie i byłam młodą osobą, to dziś w firmie takiej prywatnej pracuję na dużo większych obrotach. Szef mi mówi, mnie potrzebuje, jestem mu potrzebna, zarabiam pieniądze, łożę w Boże Królestwo, no jest mi dobrze, mówię, no po co mam się zsiąść i co będę robić. To przyjmuję jako moją służbę dziś w Bożym Królestwie. Słuchajcie, jestem z tego powodu szczęśliwa naprawdę, że mogę finansować i wspierać właśnie przez swoje pieniądze. Mogę wspierać moich pastorów Artura i Agatę, którzy widzę jak żyją i jak potrzebują tego wsparcia i mają ludzi, którzy finansują po to, żeby oni mogli siać i nieść to, w czym mają namaszczenie, w czym Bóg ich prowadzi, w ich serca wizję. Mogę służyć pomocą każdemu, kto będzie tego potrzebował. Tylko wiem jedno. Nie lubię i nienawidzę, jeżeli ktoś przychodzi z nieczystym sumieniem i chce po prostu nadużywać dobroci i ludzi, którzy są w Kościele. Ja jestem pierwsza do pomocy, naprawdę. I nikomu nigdy nic nie odmówię, ale ty badaj zawsze swoje serce. Badaj serce swoje wtedy, kiedy idziesz i potrzebujesz pomocy. Mów o tym wyraźnie. Potrzebuję pomocy, nie mam. Ale nie idź na przykład z myślą, że pożyczysz i potem nie oddasz. To nie tak, to nie o to chodzi. Bądźmy i żyjmy w prawdzie i wiedzmy, że pieniądz rządzi i w świecie i jest niezbędny w Bożym Królestwie. Ja kiedyś nie zdawałam sobie do końca z tego sprawy. Kiedy byłam jeszcze w kościele katolickim i tam widziałam, jak tam na tą tacę się wrzucało złotówkę, dwa złote, jak ktoś wrzucał więcej, to potem jeszcze więcej wygadywali tym księżom, co oni robią i na co te pieniądze wydają, to jak gdzieś to wspominam, to mówię, Boże, przepraszam Cię za to, że to w ogóle za tych ludzi i za siebie, że tak myślałam, bo ja dziś wiem, że to nie ma się co oszukiwać, no trzeba patrzeć realnie na to, ponieważ Bóg jest tak realny w naszym życiu, że jeżeli On naprawdę mieszka w Tobie, to nie ma mowy, żeby On się przez Ciebie nie eksponował.
Nie ma takiej opcji. A w związku z tym, że Bóg chce jak najlepiej dla nas i chce, żeby Boże Królestwo się szerzyło, także bądźmy też realni w finansowaniu i włożeniu pieniędzy. Ja naprawdę dziękuję Bogu za to, że ja słucham Go, że moje uszy są otwarte, że On otworzył moje uszy i oczy duchowe, żebym widziała tą duchową rzeczywistość i że tam każdy ma swoje miejsce i każdy jest powołany do czegoś innego, ale wszystko to ten sam duch, czy to poprzez osobę, która głosi, czy ewangelizuje, czy sprząta łazienki, czy ułoży swoje pieniądze. Właśnie wszyscy służymy w jednym celu, aby Boże Królestwo było szerzone. I to jest najważniejsze. I przyjmijcie to, naprawdę. I jeżeli dajecie pieniądze, ja nie obliguję. Każdy z nas wie, w jakiej jest sytuacji, prawda? Tylko mówię do ciebie dziś, zaufaj Bogu. Nie rób czegoś, żeby tylko coś zrobić i coś wrzucić. Nie rób tego, nie musisz i nie czuj się potępiony. Ale jeżeli łożysz, to łóż to z serca, żebyś był o tym przekonany. I nie chciej od razu jakiś tam, co, kto, jak i wyda na to. Ten będzie, który wydaje te pieniądze i dysponuje nimi, on będzie przed Bogiem się tłumaczył z tego, co robi, prawda? Bo on jest sługą Bożym. Ja wierzę w to. Jeszcze wam wspomnę jedną rzecz. Znacie doskonale, bo Artur opowiada swoje świadectwo. Wiecie, jakim był człowiekiem. Ja nie chcę poruszać żadnych tematów. Nigdy, gdybym nie narodziła się na nowo i mój syn nie byłby narodzony na nowo z Bożego Ducha, nigdy bym mu już w życiu nie zaufała. Nigdy. Ale ufam mu i uznaję go jako swojego pastora i wierzę w to, co z nim Bóg zrobił i widzę jego życie i pracę i dlatego zaufałam mu i dziś mogę jako jego matka, jako siostra w Chrystusie łożyć w Boże Królestwo i za to wielkie dzięki jedynemu mojemu Bogu, którego tak kocham, że nawet nie umiem tego wyrazić. On jest moim życiem. Amen. Nie umiem inaczej. Amen. Wiecie, ja poprosiłem mamę, dlaczego? Bo ja mam